Cześć, jestem Kasia. Witaj serdecznie w moim podcaście Kasia Motywuje. Dlaczego powstał ten podcast? Otóż pragnę zachęcić nas wszystkich do tego, abyśmy mieli odwagę wyjść z naszej strefy komfortu, przełamując przy tym swoje własne bariery i odkrywając swoją prawdziwą wartość. A to wszystko tylko po to, żeby żyło nam się łatwiej i radośniej. W dzisiejszym odcinku podcastu pragnę poruszyć temat porównywania się. Czy porównywanie się jest nam w życiu potrzebne? Czy porównywanie się to coś, co przynosi pozytywne czy negatywne skutki? Warto przyjrzeć się temu zagadnieniu bliżej. Jak często porównujesz się z innymi? Jakie emocje wywołuje to porównanie w tobie? Czy czujesz rosnącą energię i zapał do działania? Czy wręcz przeciwnie? Czujesz przygnębienie, zniechęcenie. To, jakie skutki to nasze porównywanie się z innymi ma na nas samych, w dużej mierze zależy od naszego poczucia wartości. Jeżeli nasze poczucie wartości jest wysokie, jeżeli wierzymy w siebie, wówczas porównując się do innych, zwłaszcza do osób, które z naszej perspektywy wydają się dla nas lepsze w jakiejś dziedzinie życia, to takie porównanie wykorzystamy jako silnik, jako motor do działania, który będzie nas inspirował do tego, abyśmy stawali się jeszcze lepszymi. Natomiast dużo inaczej takie porównanie się do osób lepszych wygląda z perspektywy osób, u których to poczucie wartości jest mocno zaniżone. Osoby, którym brakuje wiary w siebie, porównując się do osób lepszych, bardzo często stają się zdołowane. I to porównywanie się do osób lepszych odbiera im energię i sprawia, że czują się jeszcze gorzej. A co w momencie, kiedy porównując się, mamy wrażenie, że my jesteśmy lepsi? I zauważ tutaj, ja wyraźnie używam słów mamy wrażenie. Bo tak naprawdę, czy jesteśmy lepsi i gorsi, to nigdy nie możemy stwierdzić. Co oznacza być lepszym lub gorszym? Do tego zagadnienia wrócę za kilka minut. Teraz chciałabym skupić się na tym elemencie zachowań osób, które mają wrażenie, że są lepsze niż ktoś inny. Czy jest to pozytywne, takie porównywanie się i poczucie, że jest się lepszym? Można by ogólnie powiedzieć, no tak, czemu nie? Porównałem się, czuję się lepszy. No ale tak naprawdę jedyne, co zrobiliśmy, to podkręcenie naszego ego. Nasze ego sprawia, że mamy takie wrażenie, ha, ja jestem lepszy niż on, ja jestem lepsza niż ona. I przez chwilę możemy się czuć lepiej. Tak naprawdę to nasze ego sprawia, że czujemy się lepiej. Więc wracając do samego meritum porównywania się, czy jest nam to potrzebne, czy nie? Moją konkluzją byłoby zdanie, porównując się, zawsze znajdziemy lepszych i gorszych od siebie. Ale co to znaczy lepszych i gorszych od siebie? Obojętnie na jakim etapie rozwoju jesteśmy, zawsze znajdzie się ktoś, kto jest od nas chociażby odrobinkę lepszy i ktoś, kto jest od nas chociażby odrobinkę gorszy. Tylko to bycie gorszym, lepszym, co to tak naprawdę oznacza? Tak jak się mówi, istnieją dwie strony medalu i kiedy zdajemy sobie z tego sprawę, tak naprawdę porównywanie traci jakikolwiek sens. Ponieważ to, że dana osoba sprawia wrażenie bardziej rozwiniętej w danej dziedzinie, nie oznacza, że jest bardziej rozwinięta we wszystkich dziedzinach. To, że dana osoba sprawia wrażenie mniej rozwiniętej w danej dziedzinie, nie oznacza, że jest mniej rozwinięta we wszystkich dziedzinach. I tak naprawdę każdy z nas w tym świecie uczy się. Każdego dnia poznaje coś nowego. Nikt z nas nigdy nie będzie pełnym ekspertem w jakiejś dziedzinie, bo każda dziedzina stale rozwija się. A my wraz z nią. Nikt z nas również nie zostanie na tym pułapie mniejszego rozwoju na zawsze, bo nic w przyrodzie nie jest stałe, wszystko się zmienia. Więc nawet gdybyśmy chcieli unikać rozwoju, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Podsumowując ten odcinek podcastu, chciałabym zaprosić Ciebie do refleksji na temat tego, czym dla Ciebie jest bycie lepszym i gorszym. I jako ćwiczenie pragnę zachęcić Ciebie do tego, abyś dziś wypisała na kartce tabelę
dwie kolumny. W których dziedzinach życia czujesz się gorsza, niewystarczająca? W których dziedzinach życia czujesz się lepsza? Popatrz na tę listę i być może dojdzie do ciebie właśnie ten fakt, że tak naprawdę ta lista stale się zmienia. I jeżeli coś znalazło się w tej kolumnie, gdzie czujesz się gorsza, to jedyne, co możemy zrobić, aby to zmienić, to nie porównywanie się z innymi, z tymi, którzy są lepsi, ale skupienie całej naszej uwagi na tych zagadnieniach, które chciałybyśmy rozwinąć. Tych zagadnieniach, w których chciałybyśmy dostrzec zmianę. Natomiast patrząc na tę kolumnę wymienionych przez ciebie rzeczy, gdzie czujesz się lepsza, zadaj sobie pytanie, komu jeszcze możesz pomóc, wykorzystując te zalety, wykorzystując ten twój rozwój w danych dziedzinach. Nie musimy się porównywać, aby stać się lepszymi. Nie musimy się porównywać, aby dochodziło do rozwoju. To, co pomoże nam w tym rozwoju, to skupienie całej uwagi nad zagadnieniem, które pragniemy rozwinąć. I do tego zapraszam Cię już dziś. I gdy w przyszłości złapiesz się na tym, że porównujesz się z kimś i to wywoła w Tobie zarówno pozytywne lub negatywne emocje, uśmiechnij się do siebie. Przypomnij sobie ten odcinek podcastu i pomyśl, no tak, rzeczywiście, tu nie chodzi o to, żeby się porównywać. Na czym mogę skupić moją uwagę, aby iść w kierunku, który przyniesie mi moje spełnienie? I jeszcze jedno. Pamiętaj, że porównywanie się nie ma tak naprawdę żadnego sensu, bo ty jesteś doskonałą całością w tej właśnie chwili z tymi swoimi wszystkimi niedoskonałościami. Każdy z nas, każdego dnia naszego życia bierze udział w lekcji życiowej. Każdy z nas uczy się czegoś nowego, nawet jeżeli robimy to zupełnie podświadomie. Więc nikt z nas nie jest doskonały. I to jest piękne, bo tu nie o doskonałość chodzi. Dlatego tak zbędne jest porównywanie się z kimkolwiek. Skupmy się na sobie, czujmy wdzięczność za nasze życie, bo to, że jesteś, jest prawdziwym cudem życia. I tego nie można porównać z niczym. Bardzo się cieszę, że mogę podzielić się z Tobą dzisiaj tą dawką motywacji. Mogę Cię prosić o małą przysługę, 3 drobne rzeczy, za które byłabym bardzo wdzięczna. Otóż chciałabym, żebyś teraz zatrzymała nagranie, kliknęła przycisk subskrybuj i podzieliła się tą dawką motywacji z Twoimi bliskimi. To jest naprawdę ważne, abyśmy pomagali sobie nawzajem w tej drodze wewnętrznej przemiany i odbudowywania poczucia własnej wartości. Na zakończenie postaw sobie za cel codzienny spacer, podczas którego będziesz słuchała tego podcastu. Dzięki temu zadbasz nie tylko o swoją formę fizyczną, ale również zaczniesz odkrywać swoje prawdziwe poczucie wartości. I nie zdziw się przy tym, jeśli nagle zaczniesz nabierać więcej wiary w siebie. Dziękuję, że jesteś. Do usłyszenia już jutro.